Szanowni Państwo, naszym gościem jest Mateusz Chinowski, jeden z inicjatorów referendum w Wadowicach organizowanego w dniu dzisiejszym w sprawie odwołania Ewy Filipiak i Rady Miasta. Panie Mateuszu, w dniu dzisiejszym przy fabryce reklamy, przy fabryce państwa Zielińskich w drukarni doszło do incydentu bardzo poważnego referendalnego. Zniszczono opony w samochodzie tej fabryki, zniszczono, wybito szybę, poprzybijano opony w przyczepie. Jak pan skomentowałby te wydarzenia, do których dochodzi w Wadowicach? Pan Kazimierz Zieliński, zgłaszając policji, powiedział, że to jest bandytyzm, że to są ludzie działający w sposób mafijny. Czy pan by się z tym zgodził? Czy Wadowice, czy Wadowicami rządzi mafia? Czy w Wadowicach mafijne porachunki weszły w najgorsze stadium, jakie może być tylko w Polsce? Mamy tutaj do czynienia z czymś, co określam na swój prywatny użytek politycznym gangsterstwem albo polityczną bandyterką. I z całą pewnością można powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której osoby zainteresowane przetrwaniem obecnego układu politycznego w Wadowicach posuwają się do metod, których nie spodziewaliśmy się, że będziemy oglądać je kiedykolwiek w rzeczywistości, a znamy je tylko z książek czy z filmów. I grasujące gangi po nocy, czy grasujący po blokach urzędnicy zrywający plakaty, jak informowali mieszkańcy od dawna, no to jest coś zdumiewającego. I dla mnie najbardziej przerażającym aspektem tej historii jest to, że już od 3 czy 4 tygodni informujemy policję, że takie wypadki mają miejsce, że niszczone są, kradzione banery, plakaty referendalne, że na wszelkie możliwe sposoby rządzący tutaj układ stara się wykorzystać prawo, ale także swoje siły działające już poza prawem, by uniemożliwić mieszkańcom głosowanie w referendum. I niestety przez te 4 tygodnie, mimo że policja doskonale wiedziała, kto najprawdopodobniej stoi za tymi aktami agresji i bandytyzmu, nie zrobiono w tej sprawie nic. Panie Mateuszu, to nie pierwszy przypadek, taki jak pan powiedział, niszczenia banerów referendalnych, informujących plakatów o tym, że w dniu dzisiejszym odbywa się referendum w sprawie odwołania burmistrz Wadowic Ewy Filipiak i Rady Miejskiej. Ale czy to, do czego doszło dzisiaj, zdarzała się już poprzednio w kampaniach wyborczych, czy przy innego typu historiach, czy w taki sposób tutaj zastrasza się ludzi i próbuje się ich zniechęcić do działania, do postawy obywatelskiej? Moim zdaniem nigdy wcześniej rządy Ewy Filipiak i Stanisława Kotarby nie były tak bardzo narażone na zakończenie ich. Nie były tak w takiej sytuacji, w której groźba ich końca była realna. Ewa Filipiak i Stanisław Kotarba perfekcyjnie rozgrywali lokalną scenę polityczną i zapewniali sobie to, że w wyborach właśnie mieli pewność osiągnięcia odpowiedniego wyniku. W dzisiejszym referendum tej pewności już nie ma. I stąd widzimy, że osoby, którym zależy na tym, żeby ten układ polityczny przetrwał, posuwają się do wszystkich możliwych, sięgają po wszystkie możliwe środki. No i to pokazuje tylko stopień desperacji. Zniszczone banery, zniszczony samochód, wybita szyba, poprzebijane opony. To jest coś, co pokazuje, że tutaj nie działa prawo. Przecież wy te incydenty, co pan przed chwilą podkreślił, zgłaszaliście policji. Policja przez te 3 tygodnie twierdziła, że działa, że interweniuje. My w dniu wczorajszym też dzwoniliśmy na komendę policji, do oficera drużynnego, pytaliśmy, co w tej sprawie jest zrobione. Oficer stwierdził, podjęliśmy działania. Dzisiaj przyjechali też policjanci. Czy ma pan nadzieję, że bandyci, ludzie z układu zostaną zatrzymani? Czy inicjatorzy tej akcji zostaną tutaj pociągnięci do wymiaru sprawiedliwości? Czy odpowiedzą za te czyny, których się dopuścili w czasie dzisiejszej nocy lub w czasie dzisiejszego poranka? Jestem przekonany, że wadowickie organy ścigania nie ustalą sprawców, a nawet jeżeli by ustaliły, to wadowicki wymiar sprawiedliwości puści tych sprawców wolno, nie ukaże ich nawet symbolicznym mandatem. Taka sama sytuacja miała miejsce w czasie referendum w zeszłym roku w Kalwarii, kiedy też 2 urzędników Urzędu Miasta Wadowice miano złapać na gorącym uczynku. Policja wykonała swoją robotę, skierowała wniosek o ukaranie tych osób, oczywiście już po nieudanym referendum. Natomiast sąd nie dopatrzył się winy. Umorzono postępowanie z uwagi na to, że naoczni świadkowie okazali się niewystarczającym dowodem na zaistnienie tego wykroczenia. Więc w tym przypadku w Wadowicach, po pierwsze, nie mamy nikogo złapanego na gorącym uczynku, pomijając nasze nagrania, no i radnego Lichwiarskiego, którego złapaliśmy w klatce schodowej.
jak kradły ulotki referendalne. No a ponieważ nie ma nikogo złapanego na gorącym uczynku, to wszelkie inne działania wymiaru organów ścigania, a później wymiaru sprawiedliwości będą bezskuteczne. Dziękuję bardzo serdecznie. Naszym gościem był Mateusz Klinowski. A teraz, szanowni państwo, pokażemy, jak wygląda samochód, gdzie dokonano tego haniebnego czynu w papieskim mieście, gdzie mówi się, że nauka Jana Pawła II, działania politykierskie nie mają miejsca. To o czym to świadczy? Czy tutaj w Wadowicach działa mafia? Tutaj widzimy zniszczone opony, zrobimy przybliżenie samochodu. Jest to samochód marki Mazda, który stoi na terenie fabryki reklamy samochodów. Jest to miejsce, gdzie prywatni przedsiębiorcy nie bali się pokazać, że sprzeciwiają się rządzącemu układowi. Czy w taki sposób starano się ich ukarać? Tutaj widzimy wybitą szybę. To jest skandaliczne zachowanie. Czy policja znajdzie sprawców? Czy policja znajdzie inicjatorów? Czy policja stanie na wysokości zadania? Te pytania pozostają na razie bez odpowiedzi. Ale mamy nadzieję, że wymiar sprawiedliwości nie jest zblatowany z układem, że wymiar sprawiedliwości pokaże, że Wadowice to też kraj prawa, że Wadowice to Polska prawa. Dziękuję bardzo serdecznie.